pytanie do organizatorów. To jest bardzo duży projekt i duże oczekiwania ludzi. Jak radzicie sobie z tak wielkim poczuciem odpowiedzialności? No odpowiedzialność jest na pewno mega duża. Nie ukrywam, że właśnie to jest chyba ten jedyny czynnik, który jest, którego się boimy w sumie. No bo odpowiedzialność to jest, te całe wydarzenie, to ile tutaj jest frontów, na których trzeba działać nad platformą pay-per-view, żeby transmisja na przykład nie wywaliła. I tutaj mamy też co chwilę rozmowy z ludźmi technicznymi. Musimy ogarnąć halę, musimy zrobić wiele takich rzeczy, jak chociażby pogotowie, ochrona. To jest naprawdę mega dużo rzeczy, które jakby zebrać to w takie jedno kompendium, to jest mega ogrom pracy. No ale jesteśmy na tyle już zrobiliśmy i na tyle jesteśmy wraz z WG pewni tego wydarzenia, że wydaje nam się, że nic nas tutaj zaskoczyć już nie może. Współpracujemy też naprawdę z jednymi z najlepszych firm w Polsce, jak nie nawet z najlepszymi, które nam pomagają tutaj realizować nasz projekt, dlatego wierzymy, że jesteśmy wręcz pewni, że to będzie naprawdę niesamowite widowisko. Szczególnie, że mamy takich zawodników tutaj wyjątkowych. Ja zawodnikiem dopiero na drugiej gali zostanę. Ja teraz to jestem taki amator, jak to powiedział Polak alkoholik, który daleko zaszedł i zajdzie jeszcze dalej. A ty tam już potem miesiąc po gali o tobie zapomną i zobaczymy dalej, co będzie działo. Słuchaj, ja tobie tylko dlatego pamiętają, bo robisz pajacerkę, robisz siebie pajaca i nikogo więcej. Ty już nic nie robisz, w domu chyba streama nie włączałeś. Szczerze wolałbym, żeby o mnie w ogóle nie mówili, niż streamuj, zawsze biegasz jak na smyczy za wszystkimi. Tak samo w galeriach byłeś w Białymstoku. Słuchaj, a ty za to przed wszystkimi spierdalasz, no. Nie, nie spierdalam, człowieku, ja wychodziłem, mam dwie sprawy za pobicie. Za pobicia, kogo mamy, którą rzucasz na udowodni mi to. Co na rodzinę już wjeżdżasz, frajerze, tylko to umiesz kurwa robić. Frajera to masz między nogami, ty, słuchaj, bo zaraz tutaj do ciebie wstanę. Co, na matkę już wjeżdżasz, ty, to my mamy walczyć, zostaw moją mamę schorowaną, ty, ale ty jesteś cipany. Słuchaj mnie, pajacu, weź, skończ, oddaj ten mikrofon lepiej, nie odzywaj się. Daniel, daj sobie siana bez kitu, ty. Masz dwie sprawy za pobicie, w czym ty masz 70-latka masz za pobicie, stary, proszę cię. Też naklejesz na streamie normalnie, bo Bogdela wziąłeś. Słuchaj, nie jeden przyjeżdżał. Szacunek za to, że Bogdel cię wziął słuchaj, i ciebie też w ogóle. Słuchaj, nie jeden przyjeżdżał pod twoją chatę. Właśnie, każdy może przyjechać. Ale daj mi powiedzieć. Nie jeden przyjeżdżał i ja będę tym pierwszym, który ci wpierdoli. Bardzo się z tego cieszę. Gratulacje, ja cię wybrałem dlatego, bo ten, który miał tu przyjechać i od paru lat nie dojechał, to ty jesteś jego 1% w ogóle z życia, dlatego ja ten 1% chociaż od tego Rafonixa wezmę. No i ten 1% ci wyjaśni, zobacz jak zobaczymy, dobrze. Zobaczymy, dziękuję bardzo. Zobaczymy. Adrian, to twoja pierwsza publiczna walka przy tak dużej publiczności. Jak się z tym czujesz? Owszem, jest to moja pierwsza walka przy tak dużej publiczności. Powiem tak, czuję się bardzo podekscytowany. Co prawda nie jestem zadowolony, że moim przeciwnikiem nie jest osoba w ogóle w żaden sposób doświadczona w tej dziedzinie. Jednak mimo wszystko cieszę się, że taka gala, taka federacja fajna ma tutaj miejsce. I było to w pewnym sensie moje marzenie, bo za młodu dużo trenowałem i zawsze chciałem pokazać się większej publiczności od tej swojej najlepszej strony. Zawsze ukochałem sporty walki, nie tylko sporty walki, ogólnie wszystkie sporty, siłownie trenuję do dziś. Także uważam, że to jest super doświadczenie i mam nadzieję, że wypadnę jak najlepiej od jak najlepszej strony. Okej, to teraz pytanie do Daniela Magikala. Jak oceniasz swoje siły? Uważasz, że dasz radę? Wystarczy wpisać Daniel Magical opętany. Ostatnio fajny filmik wyszedł od, kurde, nie pamiętam, youtubera, ma 20 subów, zrobił 3-minutową taką fajną przeróbkę, dopuszczałem sobie na streamie. Wystarczy, żeby to obejrzeć. Z mojego doświadczenia, tego co ja przeżyłem i z tego właśnie, że ja się nie ukrywam, bardzo dużo się dzieje za kamerami. To nie jest tak, że na urzędnicze przyjeżdżałem po zdjęcia, czy jak ktoś rzuci jajkiem. Też wiele razy było, że trzeba było z nożem nawet wybiec za chłopakami, z umiarcem pomagał. No, tam jest życie na krawędzi, ja życie miałem cały czas w nerwach. Adrian jest 100 razy lepszy ode mnie, silniejszy na pewno, szybszy, cały czas o tym mówi, każdy o tym wie. No zobaczymy. Miał być Bogaz, miał być Wardęga, ja z nim nie walczę, bo nie mam nic z nim wspólnego. Ale na Polaka mam taką chrapkę, jak na kocie, jak Menelixa teraz, nie? Widzowie, wy nic nie wiecie. Ty na ej, to trochę gejowo to zabrzmiało, że masz na mnie chrapkę. Wolałbym, żebyś publicznie raczej tego nie powtarzał. Dzięki. Spoko. To pytanie do Guzika. Doszliśmy do tego, że trenujecie w tym samym klubie z Bogdelem. Czy nie dochodzi przez to do jakichś konfliktów między wami? Nie, dlatego że jakby nasze treningi nie są powiązane w żaden sposób, tak? Ani on mnie nie widzi na macie, ani ja jego nie widzę na macie. Mamy zupełnie inne godziny treningów. Znaczy tego, że ja jakby jestem, ja mam też pracę, tak? Więc jakby
pracuję w nocy, potem mam rano trening, Boxdela rano nie ma, potem mam w południe, mam wieczorem i po prostu mijamy się. Na tym chyba nam wszystkim tutaj zależało, tak, jeżeli trenujemy w tym samym klubie, tak się Wojtek o to jakby postarał, więc no myślę, że to jest dobrze zorganizowane. Myślę, że po prostu ja mam innego trenera, on ma innego trenera, w zupełnie innych godzinach trenujemy, więc tak jakby nie ma kontaktu fizycznego ze sobą dopiero na gali, nie? To może teraz pytanie do organizatorów. Czy nie boicie się, że transmisja pay-per-view będzie przeciążona? Czy nie boicie się, że transmisja pay-per-view będzie przeciążona? Tak jak już mówiliśmy, transmisją pay-per-view zajmuje się naprawdę jedna z najlepszych firm w Polsce, jak nie w Europie. Dlatego ona też współpracowała nawet współpracuje z KSW. Dlatego to będzie naprawdę transmisja na najwyższym poziomie. Dawid Ozdoba, walczyłeś z Robertem Burnejką, przegrałeś. Co na ten temat powiesz? Słuchajcie, już nie chcę się wracać do tej walki. Chodzi o to, że ja ćwiczę samoobronę, teraz nowy system MDS. Chodzi o to, że na ulicę bym go spotkał, to bym go poskładał bardzo szybko. W walce wiadomo, jeżeli przeciwnik jest 50 kilo większy ode mnie, mieliśmy taką taktykę, żeby go po prostu ośmieszyć, cofać się w czasie walki, jeżeli on podchodzi już do zwarcia, punktować go. No i myśleliśmy, że po prostu padnie. Sędzia go poniosło, dał mi czerwoną kartkę, myślał, że chyba jakiś mundial. No i po prostu przegrałem. Mówię, przegrałem, trudno, przegrałem. Jeżeli Cox chce wyjść, mogę wyjść nawet za darmo z nimi go poskładać i może w końcu zrozumie, bo mnie to irytuje już to. Nie chcę się wracać do tego. Było, minęło, teraz mam wagę 7,7, wychodzę z Dawidem, pokażę w końcu, co mogę pokazać, bo tam, wiadomo, 50 kilo więcej, jest ciężko z przeciwnikiem, a tym bardziej, że mieliśmy taki game plan, żeby po prostu go zmęczyć, ośmieszyć, nie wyszło. Tyle. Mhm. Michał, a ty jesteś jednocześnie organizatorem i zawodnikiem. To jest ciężka sprawa. Jak ci się to udaje pogodzić? Znaczy, no nie ukrywam, że głównie skupiam się w tym momencie, już na ten ostatni miesiąc, stricte nad treningami. Wiadomo, że jako że jestem organizatorem, no to również muszę WG pomagać w takich rzeczach stricte organizacyjnych. No ale tutaj już jest na tyle mało rzeczy do zrobienia w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Najwięcej było tam w przeciągu tych 2 miesięcy wstecz, więc czuję się dobrze, czuję się pewnie i przede wszystkim liczę na to, że na owej gali, że sama gala wypali ładnie. To jest dla mnie taki najważniejszy target, nie? Ja coś dodam, bo może mogę już zaprosić, bo wydaje mi się, że jutro na twoim kanale pojawi się film, gdzie zobaczycie, jak po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, jak prawie zginęliśmy podczas... A, no tak, była taka sytuacja, że po prostu Wojtek już był tak przemęczony, chociaż nie, powiem wam szczerze tak, szczegóły będą w filmie jutrzejszym. No. Zrobimy tak, o tym nie mogę się tak. Również doczekać. Mieliśmy wypadek dosyć poważny. No i po prostu szczegóły będą w filmie. No, film będzie myślę ciekawy, bo też będzie zdradzał pewne kulisy tworzenia gali i dla takich miłośników rzeczy stricte zakulisowych, no to będzie jakiś tam smaczek na pewno. Ambro, miałeś zawalczyć dla innej organizacji, która istnieje już wiele lat na rynku. Dlaczego, skąd wybór w sumie, jeśli chodzi o Fame MMA? Tak jak już wcześniej wspomniałem, tak, były rozmowy prowadzone z Fenem, który miał się odbyć w wakacje, miał być to Summer Edition, tak jak w tamtym roku. Aczkolwiek, z tego co mi wiadomo, nie odbędzie się, data została zmieniona. No a jako, że Dawid Ozdoba rzucił mi wyzwanie już około miesiąc temu, ja wróciłem do treningów, bo długo nie trenowałem sztuk walki. Moja jedyna aktywność fizyczna to siłownia. Zacząłem trenować, zmieniłem swoje życie o 180 stopni, poświęciłem się temu, więc nie chciałem tego zaprzepaścić, dlatego wziąłem po prostu tą walkę w innym terminie, czyli tutaj właśnie na gali Fame MMA 30 czerwca. No i zawalczymy w Koszalinie. Niewiele się zmieniło. Nawet nazwa podobna. Fan i Fame. Trochę wcześniej robimy walkę i tyle, nie? Ja jestem dobrze przygotowany, on jeszcze musi nadrobić dużo i damy radę. Okej, dzięki. No to teraz organizatorzy. Na czym będzie polegała ta słynna loża szyderców?
Bardzo dobre pytanie. Nie ukrywam, że w sumie chciałem poruszyć Loży Szyderców na dzisiejszej konferencji, ponieważ wyszła taka sytuacja, że Meduza niestety na loży nie usiądzie. Miał tam ważne sprawy i powiedział nam o tym już po streamie, gdzie zapowiedziałem Meduzę, że będzie na Loży Szyderców, więc to jest taka aktualizacja loży. W każdym razie Ksajo i Samura z Nitro, możliwe, że kogoś jeszcze dokoptujemy do tej trójki, zasiądzie na Loży Szyderców, no i sama Loży Szyderców... Jakby to powiedzieć, no to jest takie stanowisko komentatorskie do śmieszkowania, do takich, do zabawiania publiki, tak jak w sumie robią to na streamach, czyli w tym samym klimacie, nie takim profesjonalnym komentatorskim, tylko bardziej takim komentatorskim przybliżonym potencjalnemu widzowi, który na co dzień wchodzi właśnie na transmisje YouTube'owe czy tam Twitch'owe. Jeszcze chciałbym dodać, że właśnie będzie podczas transmisji pay-per-view jeszcze jedna scena, na której właśnie będziecie mogli oglądać Loży Szyderców. Dobraliśmy taki skład, który no po prostu i Samu, Nitro, i Ksajo. No moim zdaniem to jest rewelacyjny skład, chłopaki mają zajebiste poczucie humoru. Świetne teksty, ja chcę to zobaczyć i wierzę naprawdę, że to będzie coś nowego, coś innowacyjnego. To będzie taka kanapa, na której wszyscy właśnie zasiądą i... Wierzymy, że to jest ciekawy pomysł i wam się też spodoba. Jestem też ciekaw takiej kooperacji Ksajo i Samu i Nitrem, ponieważ no, może to wyjść tak... I to jest taka eksperymentalna kooperacja, no bo nie widziałem jeszcze chyba Ksajo właśnie z Samu i Nitrem, żeby gdziekolwiek, cokolwiek robili, nie? Więc myślę, że taki fajny krosik właśnie na Loży Szyderców będzie. O, tyle. Ja myślę, Ozdoba, że będziesz głównym tematem ich rozmów. Będą mieli się z czego pośmiać. Dobrze, że myślisz. A ja zrobię tak, aby tak jak Polaka znają teraz, czyli słabo, że jak po jednym ciosie moim padnie, to już w ogóle o nim zapomną. Dziękuję. Słuchaj, to będzie lepszy komentarz. Ha, ha, ha. Słuchaj, ja wiem, że tu się rozbrykałeś, bo są kamerki. Nie, no matka się nie wierzy, ja wiem, człowieku. Że dzieli nas tutaj dwóch dużych chłopów, słuchaj, ale weź tam lepiej skończ, chłopcze, bo naprawdę tutaj ogląda nas bardzo dużo osób, na żywo nie ośmieszaj się, nie? Skaczesz na czymś ty? Tak. Ze śmiechu się duszę, bo cię widzę, pajacu. Nie mogę się doczekać, serio, aż cię przytulę tego 30. Jednak, wow. Lubisz chłopców. Widzimy jednak. Się, Rafoniksa się. Oj, to prawda. Ciebie bardzo chętnie przytulę. Ciebie bardzo chętnie. Może ci nie chciał dać tyłka czy coś. Tak? Tam ja tam, nie wiem, no ja słyszałem, że ty tam z Baobabami, z Jacą, kimś tam jeszcze w jednym wyrku i masz i robisz to jeszcze na żywo. To prawie show up, no. Stary, nie? Może nowa ta transmisja, jak cię zbanują na YouTubie. Nie, mnie nie zbanują. Guzik, Bogzel, wszyscy myśleli, że mnie usunęli z YouTube'a, ja zobacz, na gali wystąpię i jadę dalej. Kwestia czasu. Browarka mam jak coś tam zimnego dla ciebie. Chłodzi się. Nie piję browarków. Brzuch od tego rośnie. Dobra, i słuchaj, bo szkoda gadki, nie? Odłóż ten mikrofon. Właśnie, jeżeli do browarów, to właśnie dzisiaj wrzucę do neta browarowej piłki noc. Taki hitcher na mundial. Idealnie pasuje do ciebie. Trzeba czasami browarka wypić przy meczu, więc masz tego zimnego browara, to dawaj. Daj Ambro. Lubisz, nie? Sobie wypić, nie? W weekendy, co? Po walce na pewno będę miał okazję się napić, bo to szybka robota, wchodzę i później na balet. Ale ciężko się ze złamaną szczęką chyba pije, co? A propos jeszcze tej butli, jest taka piosenka Malika, który też wystąpi. Roze Moet, jeśli ktoś cię wkurwia, no to rozjeb mu łeb, cepa na żebro, butla na łeb. Próbowali, nie jeden łeb nie można walić, to jest boks. No wiem, sobie zażartowałem, ale już nie jeden próbował, to wiesz, nie chciałeś wyjść z chaty, to tam butelkami rzucali. No ja na twoje szczęście, słuchaj, no nie będę miał żadnej butelki. Będziemy walczyć na gołe pięści, w rękawicach, tak? No, także pokażę z siebie wszystko. Mam nadzieję, że jednak weźmiesz na poważnie to i przestaniesz sobie tam łoić browarki, kociołki Menelixa, czy jak to tam nazywasz. I podejdziemy do tej walki sportowo. A, i tylko jeszcze jedna rzecz, bo właśnie zapomniałem tutaj powiedzieć. Nie zapomnij trzeźwy przyjść na walkę. Dobrze. Wezmę to do siebie, przystojnaku. Załatwię ci fajnych chłopaków. Znam niektórych. Ty jesteś trochę spedalony, ty. Ty jesteś. Ja jestem? Mam dowody na tak? Ciebie. Zobaczymy, tak? Będzie stream najbliższy. Czyli jednak ty jesteś gejem, wiedziałem o tym. Dobra, słuchaj, nie obchodzi mnie twoja orientacja, zostaw ją lepiej tam dla siebie. Wojtek, nie chcesz się przesiąść może tam, bo, żeby on się przypadkiem tam... Chodź, kurwa! Chodź tu! Co, kurwa? Człowieku, ty! Chodź! Obłudnik, chodź! Obłudnik bez obłudnika. Pajacu, pajacu! Klaun jest Koszalina!
W Koszalinie będziesz klaunem. Będą cię szukać. Już zadyszkę masz. Słuchaj, to miała być konferencja, a nie kabaret, pajacu. Co tylko jedno słowo masz w swoim kurosłowniku, człowieku? Jedno słowo, pajac. No wybacz, nie kojarzysz mi się z niczym innym niż klaun i pajac. Streamy i treningi, to sobie na plecach pajac napisze. Dobra, dobra, słuchaj, trenuj tam lepiej, trenuj tam lepiej, 30 wszystko rozwiążemy. Tego się nie wpieprzaj do mojej rodziny również, za to oberwiesz, dziękuję. Dobra, to pytanie do organizatorów. Jak wam udało się zebrać tylu znanych youtuberów w jednym miejscu? Wydaje mi się, że wydarzenie jest na tyle ciekawe, że nawet to nie był jakiś duży problem, bo rozumiem, że tutaj chodzi o VIP-ów, tak? Nie tylko, wszystkich. O wszystkich youtuberów. O wszystkich youtuberów. Zawodników, lożyszyderców. No, złożyliśmy po prostu oferty. Mamy to oczywiście. Oczywiście nie będziemy mówić tutaj o liczbach i tak dalej, ale jest to... Wydarzenie jest na tyle fajne i jest to na tyle... wydaje mi się, dobrze zorganizowane, wszystko wyjdzie w praniu oczywiście 30 czerwca, że ja, jeżeli ktoś złożyłby mi taką ofertę, to na pewno bym poszedł, bo jest to fajne po prostu. Fajne, innowacyjne przede wszystkim, taka fajne pierwsze takie wydarzenie, gdzie youtuberzy mogą zobaczyć innych youtuberów, jak walczą i vice versa. I co jest dla nas tutaj bardzo miłe, z każdym kolejnym dniem do nas pisze, dzwoni coraz większa ilość youtuberów, którzy nie tylko youtuberów, też ciekawych osób, też celebrytów, którzy chcą przyjechać na to wydarzenie po prostu, żeby zobaczyć właśnie takie widowisko, bo to będzie coś... No ja na przykład już nie mogę doczekać, Daniel, jadę na waszą walkę, Boxle twoją też z Guzikiem i Dawid z Dawidem. No mam nadzieję, że będzie wiele innych dłużej niż 20 sekund. Mamy też wiele innych walk, walka rycerska, to będzie coś niesamowitego, to będzie walka, gdzie dwóch rycerzy ubranych w pełne uzbrojenie, chyba ważący 25 kilo, będzie się napieprzało na maksa mieczami, wiecie, to jest coś, czego jeszcze tutaj nie było i to jest, myślę, że coś takiego, że warto to zobaczyć. Warto przejść, będą występy, Malik Montana, Letni Chamski Podryw, Nicky Queen, Melgani i będzie tyle ciekawych osób, że naprawdę... I jako, że jest nas tutaj teraz na live streamie bardzo dużo, to chciałbym z całego serca zaprosić was na Instagram Fame MMA, tam również jest bardzo dużo, tak, Fame MMA TV. W momencie, jak piszecie sobie Fame MMA TV, wszukajcie Instagrama, to możecie zaobserwować Instagram, tam jest bardzo dużo smaczków, również bardzo dużo dymów, konfliktów i tak dalej. I niereżyserowanych, bo są one nagrywane z pierwszej osoby przez naszych zawodników, czyli po prostu co oni chcą powiedzieć do swojego przeciwnika, to nam podsyłają i jest to po prostu publikowane tylko i wyłącznie na naszym Instagramie, dlatego serdecznie was tam zapraszam, zaobserwujcie sobie. Myślę, że warto, tym bardziej, że 30 czerwca jest za 20 parę dni, a to jest to, co tam jeszcze będzie na tym Instagramie. Tak, tak. Myślę, że będzie jeszcze hardkorowo. Jeszcze chłopaki mają dar przekonywania, bo miałem rozmawiać z ludźmi. Dają dobre argumenty, mają fajne pomysły. I jedno pytanie. Będą łokcie, czy nie będzie łokci? Nie będzie. Wiedziałem. Chcesz? Dawid się bał, tak? Czemu będzie? A chcesz łokcie? Dlaczego nie będzie? Ale jesteś pewny, że chcesz łokcie? A czy ja nie mówię, bo ja z tobą nie to będę może, walczył. To może porozmawiać między sobą, bo to są wasze ustalenia. Może widzów zapytam, i chcecie łokcie, czy nie chcecie łokcie? Jak będą łokcie, to cię ludzie później nie poznają. Ja się nastawiałem na łokcie, dlatego że ja mam trening podsunięty też mocno, więc no ja nie wiem, myślałem, że normalnie bez będą, łokci, nie? JG. Zaraz do ciebie wstanę, tuczniku pierdolony, i skuję ci łeb. To umiesz, kolejny. Kurwa, Maciu, no nie wytrzymałem. Jeżeli chodzi o mnie, to łokcie mogą... Ja mogę walczyć na łokcie też, bo nie ukrywam, że łokcie można bardzo fajnie wykorzystać. Również trenowałem pod łokcie. No zobaczymy, może zaktualizujemy po prostu regulamin za niedługo. To wszystko, to jest akurat taka rzecz mikroorganizacyjna, ona nie jest w żaden sposób. Jeżeli będziecie chcieli, może po prostu jeżeli widzowie będą chcieli, żeby walka była również z łokciami, gdzie krew, rozcięcia, innego tego typu urazy są na pewno zdecydowanie większe, może napiszcie na czacie jeden. Jeszcze tu Dawidowi oddaję.
Nie, dlatego pytam o łokcie, bo jeżeli ja wcześniej walczyłem w federacji, to wiem, że Cox podpisał, że nie chce łokcie, po prostu się bał, że dostanie po mordzie. Ja miałem po prostu duży problem, bo w momencie, kiedy on blisko podchodził z łapami, nie mogłem łokcie używać, musiałem go odpychać i go punktować. Dlatego się pytam się o łokcie, bo to jest całkiem inna walka wtedy, nie? Dobra, to teraz Guzik. W kuluarach dużo się mówi o twoim negatywnym nastawieniu do Michała Boxdela. Czy jakoś odniesiesz się do tego? Negatywne nastawienie. Powiem może w ten sposób. Generalnie to jest coś, co jakby tworzyło się przez pewien okres czasu. To nie było tak, że nagle po prostu miałem jakąś niechęć do Boxdela. To nie urodziło się od tak. To gdzieś było, budowało się przez długi, długi okres czasu. No i w pewnym momencie po prostu gdzieś tam jakby no wylało się ze mnie, tak? Dosłownie wręcz. I tyle, na tym to się opierało. Natomiast na chwilę obecną to wygląda w ten sposób, że jest to na zasadach sportowych, jest to walka na zasadach sportowych, więc nienawiść jest czysto sportowa. Nie? Na tym się skupiam, chcę, żeby to było po prostu profesjonalne, na tyle, na ile jest możliwość. Nie? I tyle. Daniel Magical, a jak twoje przygotowania wyglądają do walki? Raczej ja to, jak mówiłem, dopiero od tygodnia wiedziałem o tej walce, takie, że się na 100% ta gala odbędzie, jak już miałem papiery, wszystko jest podpisane. Miała być gala prędzej, miałem dwa treningi w Olsztynie z bardzo dobrymi zawodnikami, trenerami zawodowców, tak się na mnie położył, taki to w 2 sekundy mnie połamał, na przykład kark. Bardzo trudno i ciężko przeżyłem ten tydzień. Ostatnio dostałem prostego, to myślałem, że mi oko wypłynie, ale ja już 5 razy szybciej się uczę na jeden trening, tak 5 jest dla mnie, bo miałem kiedyś, bo byłem bramkarzem i bardzo się bałem, jak piłka leci, te oczy uciekały i tak dalej. Teraz dostałem kilka razy w łeb, w twarz, w oko i tak dalej. I już po prostu twardo tą gardę trzymam, patrzę twardo i uczę się walczyć. Nie będę wiele mówił. Uważam, że są streamy, potrafię to połączyć, to z życiem prywatnym, tam swoje problemy mam. I przygotuję się do walki, gdzie myślę, że ta walka będzie czymś, najważniejszy w moim roku. Ostatni rok to był rekord widzów Duchy, a to będzie rekord Polski na YouTubie, gala, w której ja będę uczestniczył, czyli będę współrekordzistą. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wojtku za szansę i życzę wszystkim powodzenia, oprócz Polakowi. Adrian, jakąś taktykę masz już w głowie przygotowaną na Daniela? Słuchajcie, no mi się wydaje, że na niego raczej taktyki żadnej nie trzeba mieć. Czysto spontanicznie. Powiem wam tak, ja trenuję generalnie w sporty już od dłuższego czasu, także tylko miałem przerwę, jeżeli chodzi o sporty walki. Ze sportem mam na bieżąco cały czas do czynienia, jeżeli chodzi o jakąkolwiek taktykę na niego. No wydaje mi się, wystarczy, że na niego popatrzeć, raczej nie trzeba jakichś specjalnych taktyk. Po prostu będę dawać z siebie wszystko, żeby moi widzowie byli jak najbardziej ze mnie zadowoleni, żebyście mieli jak najfajniejsze widowisko. No, pobawimy się troszeczkę, pobawimy się na pewno. Okej, okay, ale... Poczekajcie, przerwę. Dawid, mam dla ciebie prezent. Wszędzie dają prezenty, kamienie, tam pudziany rozdają, ja dla ciebie ten... Masz zaczarowany ołówek, pamiętasz taką bajkę? Narysuj sobie wygraną. Masz, Dawidku, masz. Schowaj, skitraj. Pas będzie dla mnie. Ja tego nie będę dotykał, bo ja nie wiem, co ty z tym ołówkiem robiłeś. Ale ty będziesz wiedział, co z nim zrobić. Możesz zabrać. Nie, bo później... masz w prezencie, możesz, nie wiem. Możesz dać dziewczynie, nie. Weźcie ode mnie, to zabierzcie. Gdzieś co byś narobił? Zrobiłeś, Dawid, taką legendę temu ołówkowi, że nie wiem, czy ktokolwiek go teraz stąd weźmie. Tak, czy... Nie wiem, o czym wy chłopakiem myślisz. Ja bym dał ołówek, a wy od razu... Przepraszam, czy komuś przyda się taki ołówek? Czy ktoś z sali chce... robić. Boją się ołówków? Ty, ale powiedz mi, to jakiś twój ulubiony ołówek, że go w torbie ze sobą wozisz? Nie, wiesz co, właśnie komuś innemu miałem go wręczyć, ale stwierdziłem, że jak... Chcesz sobie wygrać, to masz. Ja nie wiem, jak ty tam w tej twojej grupie bad boyów się bawicie, jakie prezenty sobie wręczacie. Pytanie do Guzika. W jakiej płaszczyźnie czujesz się najlepiej? No, chodzi tu o walkę w sumie, tak? O MMA. W jakiej płaszczyźnie? Powiem szczerze, że
Wydaje mi się, że stójkowo bardziej, dlatego że jak parter dopiero zacząłem, że tak powiem, liznąłem dopiero w momencie, w którym padło w październiku, był październik? Był październik. W październiku jakaś taka deklaracja walki z Boxdelem. Dopiero wtedy zacząłem, że tak powiem, interesować się szerzej parterem. Natomiast no mówię, dużo pewniej będę czuł się w stójce i raczej będę się starał, aby ta walka odbywała się w stójce. Szczególnie po ostatnim streamie, w którym Boxdel zaprezentował swoje umiejętności i możliwości w stójce, to tym bardziej jestem pewny siebie. Oczywiście nie ujmując, tak, parteru. Oczywiście moja walka z Wojtkiem to było po prostu takie forfanowe starcie. Zawsze po prostu sobie trenujemy, także celujemy sobie na główkę, więc również były odkryte schaby, bo tutaj dużo osób po prostu mi też powiedziało, o, masz odkryte schaby, możecie tam uderzać. No, jestem pewny też swoich umiejętności stójkowych, tym bardziej, że półtorej miesiąca, zanim przyjechałem do Poznania, trenowałem K1. Teraz nastawiam się stricte pod klatkę, moje treningi są stricte pod klatkę i zobaczymy, jak to będzie. No, ja Guzik, nie będę tutaj, wiesz, jakoś atakował cię tutaj jak chłopacy siebie, bo nie mamy takiego otwartego konfliktu, ale no możesz się obawiać, stary, nie? Znaczy tu nie chodzi, wiesz, żebyśmy się atakowali, bo ja też nie mam zamiaru cię jakoś tam wyzywać jak tu chłopaki, tak? Tylko stwierdzam po prostu to, co widzę, nie? Tyle. My też się nie wyzywamy, tylko wymieniamy po prostu spostrzeżenia. Dokładnie, ja tylko też stwierdzałem fakty. Nie da się ukryć, dokładnie. Zresztą wszyscy widzowie widzą nas na streamach, to co tam się dzieje. Ja chcę tu powiedzieć, że chcę po prostu dać dobrą walkę sportową, a to, że tam cisnę Dawidowi, to po prostu jestem pewny swojej wygranej i tyle. To nie jest takie, że będę go tam cisnął jako człowiekowi, nie będę jego ruszał rodziny, bo dla mnie to jest popierdolone, że ktoś rusza czyjąś rodzinę, bo rodzina to świętość i tyle, nie? A po prostu no, znam swoje możliwości, gdzieś tam widziałem, co Dawid robi, siłownia mnie się nie walczą, no Dawidzie, i tyle, nie? Przepraszam, że ci przeszkodzę. Mam nadzieję, że to nie było nawiązanie do mnie o coś tam o rodzinie, bo nie, ja... Nie, to muszę powiedzieć, że to było... Nie chodzi nawet o ciebie, ja nienawidzę, jak ktoś rusza ja tak samo, rodziny. Słuchaj, również jestem tego jak największym przeciwnikiem. Nie, no niestety tutaj Magical to... Jednego nielegalnie już powiedziałeś za rodzinę. Ja nie wezwałem w żaden sposób jego rodziny. Dobra, powiedziałem tylko później zweryfikuję to samo. Nie przerywaj mi, kiedy mówię tutaj do mikrofonu. Stwierdziłem tylko fakt, gdzie wszyscy na streamie widzieli, jak rzucił swoją mamą o wersalkę. Tylko ten fakt stwierdziłem. Dla mnie mama to jest świętość i nie pokazuję jej również na streamach ze względu na szacunek do niej. No i w żaden sposób nie chciałbym na niej zarabiać. No i tylko tyle chciałem stwierdzić i broń Boże, nie wezwałem jego rodziny, bo nie mam nic do jego rodziny. Mam do niego otwarty konflikt i chciałbym go po prostu wyjaśnić 30 w Koszalinie w klatce. No i zajebiście, bo też mnie to trochę podirytowało, że pocisnąłeś ten, bo ja uważam, że rodzina to świętość. Tak, nie wnośmy rodzin do tej sprawy. Wychodzimy do klatki. Źle po prostu wywnioskowaliście moją wypowiedź, tak? Ja od razu mogę powiedzieć, że z Dawidem później, jak będzie trzeba, to pójdę na to piwo, tylko on nie da rady, no bo będzie gdzieś tam może na Ojomie, ale pójdziemy no, po prostu na piwo. Ja nie chcę żadnych zgrzytów, niczego i tyle, no. Mi też zależy na tym, żeby ta walka, mimo że nie jesteśmy zawodowcami, jestem amatorem. Ty już walczyłeś, ja jeszcze nie. Ale chcę pokazać tutaj aspekt sportowy i na pewno dam dobrą walkę, tego możecie być pewni. Obiecuję. No dobra, to jeszcze pytanie do Adriana Polaka. Powiedz nam tutaj, czy w sytuacji, kiedy przegrałbyś tę walkę, czy dopuszczasz taką myśl do siebie, co w sytuacji, kiedy przegrasz? No jednak jesteś osobą w jakiś sposób rozpoznawalną. Co w sytuacji, kiedy walka poszłaby nie po twojej myśli, kiedy przegrałbyś z Daniel Magicalem? Co by się stało? No nie mamy się oszukiwać, to jest sport, tak? To jest rywalizacja, gdzie jedna osoba musi przegrać, jedna wygrać, tak? Także wyjdzie na pewno z tej klatki wygrany. Jednak mimo wszystko nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że mógłbym przegrać. Tak jak już powiedziałem, ja trenuję cały czas na bieżąco, jestem w formie, nie piję. I teraz trenuję jeszcze bardziej, razy dwa podwoiłem swoje treningi, także trening u mnie to jest teraz aktualnie 2 razy dziennie, bo jak powiedziałem, niezależnie od przeciwnika, ja chcę dać siebie wszystko, pokazać wszystko, co, na co mnie stać, co potrafię. Jakbym miał z góry zakładać, że przegram, no to chyba nie miałoby sensu, tak? Także jak już powiedziałem, ja jestem pewny siebie, zawsze byłem pewny siebie i dawało mi to był ten mój klucz do sukcesu.
Mam nadzieję po prostu, że widzowie docenią moje starania i będą widzieć to, że bardzo, bardzo chciałem tam być w tym miejscu. Może nie z takim przeciwnikiem, ale zawsze coś. Się cieszę, że się zgodziłem. Bo co, podniecisz się, że mnie pokonasz? Osobę 100 razy słabszą? Co z tego? Czyli co? Co, co? To po co przyjmowałeś wyzwanie? Słuchaj, nie chcę ci nic mówić, ale w marcu... Że takie pasożyty jak mieliśmy, ty, ale mieliśmy walczyć w marcu, miałem wypadek, posłuchaj, klaunie. Miałem, co? Daj mi powiedzieć, ja ci nie przerywałem. Miałem wypadek, po czym powiedziałeś, że się ciebie obsrałem, że nie przyjąłem walki, bo się ciebie obsrałem. W marcu tego roku miałem wypadek i dlatego właśnie chcę koniecznie z tobą walkę wziąć, bo cały czas mówiłeś, że ja się ciebie obsrałem, że ja się ciebie boję, że nie przyjąłem walki dlatego, bo coś tam i wymyślam, że coś mi się stało z palcem. Miałem wypadek, słuchajcie, na siłowni przygniotła mi sztanga palec, miałem szwy, 3 paznokieć mi zszedł, nie miałem po prostu możliwości fizycznej walczyć i dlatego właśnie chcę udowodnić wszystkim, że się ciebie wcale nie boję, nie obsrałem cię. No to świetnie akurat. Wagą nadrabiasz, palce mamy takie same, świetnie. Zmierzymy się 30, więc nie gadaj tutaj jakichś głupot, nie szukaj teraz tutaj wymóweczek tak, tego typu, że jestem silniejszy i tak dalej, że ja się tak będę to czuć lepiej. Podkreślasz, jest zapatrzony w siebie, człowieku, ty. Słuchaj mnie, no jak widzę ciągle ciebie, to samo robisz. Ale jak widzę ciebie, to ciężko co mi... Co było przy spotkaniu, tylko do Bogzela, ty tu, co, weź ale tam ciężko, zreklamuj, co chwilę, ale ty. Rozum to, wszędzie się wpieprzesz na streamy. Ciężko mi jest po prostu patrząc na ciebie, nie być zapatrzonym na samego swojego, siebie. Osiągnij coś swojego, ale gościu, wtedy ci słuchaj, brawo, ale co ty osiągnąłeś? Chlejąc na streamach? Tak, myślę, że to jest ciężkie. Pokazałem coś, co ludzie pokochali. Nie, nie śmieję się, nigdy nikt w oczy mi się nie śmiał. Ja ci się śmieję w tym momencie. Ty jesteś człowiekiem, ty jesteś kurwa. A ty kim jesteś? A ty jesteś pijakiem i menelem, żulem. Słuchaj, pod Żabką kurna widziałem takiego samego gościa jak ty. I co, śmiejesz się kurde z bezdomnych ludzi, zakochników, którzy mają problemy? To jest problem? Pomagaj takim ludziom. Pijaństwo to jest problem? Zrób stream charytatywny chociaż raz w życiu. Dobra, weź. Wychodzę zaraz. No słuchaj, nie robię nic na pogas. Nie robię nic na pogas. Jadę już do Koszalina, nie? No to je. Dobra, dobra. Przygotuj się, dam ci jeszcze te 2 tygodnie. Przygotuj się. Wiesz co, nawet gdybym miał dzień przed walką powiedzieć, czy zawalczę z tobą i nawet bym nie trenował, nie wiedział tego miesiąca przed, to i tak bym się zgodził, nie? Bardzo się cieszę. Dla mnie to bardzo jest to, że ja się zgodziłem. Byłem od razu otwarty na tą galę, wiedziałem, że Wojtkowi się uda. Bogzel, super, że się zaangażował, ekipa. Super, włodarze i tak dalej. Co ty wiedziałeś, że się uda? Halo? Co? Dlaczego kłamiesz, mówiłeś, że Wojtkowi się uda? A co było na streamach? Ile jest shotów? Że, że oni was okłamali, że żadnej gali nie będzie, oni kłamią i tak dalej. A teraz mówisz, że co, że wierzyłeś? Ukradałeś moją rodzinę wtedy na hajs na remoncie, potrafiłeś do mnie przyjść, nachlać się za moje pieniądze i powiedziałeś, że coś sobie weźmiesz. Wtedy wziąłeś kurde właśnie tą walkę, udawałeś alkoholika. Pół godziny cię wtedy wynosiliśmy z pokoju. No i co? No i dobrze, no i co z tego? No i super. To co się śmiesz, że ja piję alkohol i Adrianek? Sam byłeś najebany, pijesz kociołki. No dobrze, no byłem, no i co z tego? No i właśnie, co ja zrobiłem, ale od tego momentu, kiedy jest gala, bardzo tą galę broniłem, bardzo się starałem, że się odbędzie i dlatego jestem na niej i każdy... No dobrze, ale nie wpierdalaj ludziom kłamstw, że ty od początku myślałeś, że ta gala się odbędzie, bo pierdoliłeś na streamach i się nie odbędzie, że kurwa ja kłamię, że Bogzdel kłamie, że Wojtek kłamie, a teraz pierdolisz, że cały czas wierzyłeś. Na chuj walisz, no ale po co kłamiesz? Krzycz sobie, nie skomentuję tego. Antencjusz. Zaraz ci zajebię. Proszę, no wyjedź mi, proszę. Okej, to może Bogzdel. Jesteś jednym z największych polskich streamerów. Czy nie czujesz presji? Wiesz co, powiem ci tak. Ja ostatnimi, właśnie na czas tej gali bardzo ostałem jakby z aktywnością, żeby nie streamować, żeby jednak zajmować się galą, zajmować się treningami i tak dalej. Czy czuję presję? Na pewno czuję w jakimś stopniu presję, no bo nie ukrywajmy, że społeczność jest taka, że w momencie, gdy załóżmy przegrasz walkę, może się to wiązać z hejtem na naprawdę długi okres czasu. Dlatego według mnie nie warto cwaniakować, bo im bardziej pewny siebie jesteś, im bardziej to okazujesz i później ta przegrana może cię kompletnie zdyskwalifikować w oczach ludzi, więc lepiej trenować, lepiej zapierdalać i pokazać dobrą walkę. Wygrać oczywiście jest najlepiej, ale ja na przykład nie preferuję bycia kozakiem. Wolę pokazać to po prostu w klatce. Ale też jest też różnica bycia kozakiem, a bycie pewnym siebie. Ja po prostu ciężko trenuję, dlatego jestem pewny siebie, bo bardzo, bardzo ciężko trenuję. No i także mówię, jest różnica bycie kozakiem, a byciem pewnym siebie. No tak jak sam Bogzel, wiesz, trenujemy w tym samym klubie, nawet z tym samym trenerem, pana Jezierskiego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Nie przerywaj mi, bo teraz rozmawiam, nie przerywaj. Weźcie, zabierzcie temu klaunowi ten mikrofon.
Także jak powiedziałem, pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie pana Jezierskiego, który bardzo dobrze mnie przygotowuje do tej walki. No, także słuchaj, klaunie z Koszalina, znajdziemy się tam, na pewno. Zrosisz, że tam Bogzylowi mogłeś dupy polizać tylko teraz na gali? Że nie mogłeś z nim z takich streamów robić? Pajac klam, może w cyrku się wychowałeś ty? Nie wiem, serio, nie będę tego komentował, po prostu założę okularki, deal with it. Siedź tam, napij się soczku. Ktoś się wkurzył. Dawid Ozdoba, ty trenujesz styl walki, który nie jest bardzo popularny na świecie, ludzie nie znają. Może powiesz coś więcej o tym. Znaczy to nie jest, to jest system walki, to jest system samoobrony, nie system walki. Można wpisać sobie, tylko że tam jak to jest nowy, chyba od pół roku w Polsce, człowiek, który bardzo długo trenował Krav Magę, przeszedł na ten system, można wpisać MDS. Każdy chyba skojarzy, jak wpisze Fred, taki zobaczyć człowieka, który macha dziwnie rękoma. Ja to trenuję, ale... Na filmach to wygląda bardzo dziwnie, bo to wygląda jak takie, jakby ktoś tam machał tymi rękoma i nokautował. Po prostu to jest system walki, który w 10 sekund ma złożyć tak przeciwnika, żeby z nim nie walczyć. Więc będę musiał się teraz przestawić, wrócić znów do treningów BJJ, troszeczkę wrócić do stójki, bo wiadomo, ja 7 lat trenowałem karate Kyokushin, od tego zaczynałem, później brazylijskie jiu-jitsu, więc w każdej jakby płaszczyźnie czuję się dobrze. Po prostu muszę tylko pamiętać o nawykach, żeby po prostu nie pójść w niedozwolone techniki, nie? Albo jakieś dźwignie niedozwolone, ale no, najlepiej zobaczyć, bo to tak opowiadania, to po co opowiadać. Ja po prostu nie chcę dużo opowiadać, gdzie, z kim, jak trenuję. Trenuję. Trenuję ciężko, jak słyszę gdzieś tam innych zawodników, dałem z siebie 100%. A kurwa, ile dasz? 20%? Wiadomo, każdy da 100%, każdy ciężko trenuje. Nawet jak piję browary w międzyczasie, kogo to obchodzi? Jak słyszę innych też zawodników, którzy mówią, zrobiliście galę i będą się youtuberzy byli. Każdy może się bić, jeżeli ktoś umie trenować, przykłada się do tego, może być piekarzem, może być stolarzem, ginekologiem, nie wnikajmy. Inni z tego żyją, inni zawodnicy tam KSW czy coś, są tylko i oni z tego żyją. Chłopaki są youtuberami, chcą się napierdzielać, myślę, że teraz są do siebie pospinani. I to tak kurwa grubo widzę, bo tutaj kolega też kurwa gorąco od niego jest, przepraszam, że klnę. Czuć? No czuć, kurwa, taki jesteś kurwa, aż po prostu łuna taka, no. Ale chodzi o to, że myślę, że po gali wszyscy gdzieś tam się spotkamy i powiemy, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Dlatego tutaj jestem, dlatego też się tutaj zgodziłem. Myślę, że wszyscy będziemy oprócz Dawida, bo on będzie gdzie indziej, no tam gdzieś go zawiozą. Nie, no żarty żartami, ale po prostu nie każdy zobaczy, co trenuje, ale przez ten ostatnie... Dwa tygodnie będę się skupiał chyba na brazylijskim, żeby Dawida w chińskie 8 zawinąć i tyle, nie? Dwa tygodnie to może być trochę za mało. Ale ja trenuję kupę lat, zaczynałem, no dobra, nieważne. Nie trenuję, jestem cienki, barszczyk, jesteś kozakiem, no. Ja cię nie lekceważę. Dawidku, ja cię też nie lekceważę, spokojnie. Ja sobie wałę targam, spokojnie, ale po prostu czuję się pewny, no przepraszam cię, no. Że się czuję pewny. Siłownia, cieszę się z twojej pewności. Mam nadzieję, że będziesz tak samo pewny, jak będziesz wychodził do tej walki. No tak jak już wcześniej powiedziałem, mam nadzieję, że pokażemy tutaj aspekt sportowy. Mimo, że nie jestem zawodowcem, ale gdzieś tam od dziecka jestem związany ze sportem. Więc myślę, że tutaj będzie dobra robota zrobiona. Wcześniej Dawid walczył Goliatem, teraz dwóch Dawidów. Myślę, że będzie ostre napieprzanie, więc oglądajcie, a będzie zwycięzca jeden, Dawid. Zobaczymy, który. Dawid, ja jestem pewny siebie, nie? Ambro, mówisz, że Dawida nie lekceważysz, a oglądałeś jego walkę z Robertem Burnajką? Tak, tak, oglądałem. Tylko, tak jak powiedziałem, ja się przygotowuję pod kątem MMA, a nie biegów. Dawidku, zacznij trenować bieganie, będzie ci łatwiej uciekać. Okej. Okay. To pytanie do organizatorów. Może trochę szybko, ale czy planujecie organizację kolejnych gal Fame MMA? I ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, Wojtek. Oczywiście. Chciałbym, żeby Federacja Fame MMA... Może to jest marzenie takie, wiecie, na razie bez pokrycia, ponieważ jeszcze nie mamy oficjalnie... jeszcze nie jest po pierwszej gali, więc nie wiemy, jak to analitycznie będzie wyglądać, ale chciałbym, żeby nasza federacja była jedną z mocniejszych.
Wiem, że teraz ludzie mogą pomyśleć sobie, a przecież tutaj są same freak fighty, sami ludzie show, którzy walczą i tak dalej. Oczywiście, ale to nie znaczy, że federacja nie może być mocna również z takimi ludźmi. Według mnie może być nawet mocniejsza. Chciałbym jeszcze dodać, że na kolejną galę chciałbym również wspomóc jakichś zawodowców, chociażby jedną walkę zawodowców zrobić, żeby móc promować również postacie takie, które tym sportem się zajmują, żeby mogli wychodzić na wyżyny, żeby Fame mógł być również dobrym kickstarterem dla nich. I to też jest taka fajna rzecz, że dzięki tym zasięgom, które tutaj wszyscy mamy, jesteśmy w stanie boostować takie fajne tożsamości sportowe ze środowiska MMA. Właśnie, jak dobrze wiemy, no, ciężko jest się wybić przeciętnym zawodnikom, którzy mają talent, którzy są niedocenieni. Sam kiedyś swego czasu, powiedzmy, no, osiągnąłem sukcesy, jeździłem zawodowo wyczoło na rowerze, ale jakby po prostu to się nie przekładało na żadną jakby popularność czy na żadne większe pieniądze. I tak samo jest z zawodnikami walczącymi z sporty walki, którzy mają naprawdę niesamowity talent i zasługują na dużo więcej. I tutaj mamy taką możliwość, chłopaki zapracowali sobie na popularność, na to, żeby wystąpić na gali. Też bardzo im dziękujemy, że się przykładają, że też wkładają w to całe serce, jak widać. I właśnie chcielibyśmy dać szansę też no, młodym talentom. Mam sam bardzo wielu znajomych, nawet przyjaciół, którzy trenują naprawdę od kilkunastu lat. Są naprawdę niesamowici w mieszanych sztukach walki. I chciałbym po prostu też, żeby dla takich osób jak oni znalazło się miejsce na kolejnej gali, żeby po prostu dać im szansę na lepsze życie. To jest naprawdę dla mnie takie... My i tak zarabiamy z różnych źródeł i dla nas ta federacja to też jest coś takiego, co jest czymś pięknym, że możemy dać szansę po prostu zawodowcom na wybicie. Możliwe, że z federacji Fame ktoś przejdzie do UFC, to by było takie naprawdę fajna satysfakcja by z tego była. Oczywiście nie mówię tutaj o nas, bo my jesteśmy freakami, chociaż no, możliwe, że ktoś stąd będzie chciał iść dalej, ale mówię tutaj bardziej o nowych osobach, które będą już na następnej. W ogóle mi się wydaje, że tak za 5-6 lat będziemy miło wspominali tą pierwszą konferencję, tą pierwszą galę, będziemy mówili, pamiętacie jak zaczynaliśmy, pamiętacie jak ciężko było wszystko dopiąć. Ja uważam, że to się rozrośnie i dlatego jestem tutaj, w tej federacji i myślę, że będzie czadowo, a tym bardziej, że YouTube wiadomo, że ma takie zasięgi, że to może wszędzie pójść. Więc szacun dla chłopaków, że idą i tak samo tutaj dobrze powiedział, może ściągnie niektórych ludzi, którzy nie mają szansy, nie mają się gdzieś przebić, nie mają znajomości, a są dobrze walczą, bo to nieważne, czy ktoś walczy dwa lata, czy jeżeli ma talent, to może dwa miesiące walczyć i może poskładać gościa, który ma na przykład tam czarny pas taekwondo albo coś i wejdą razem do klatki. Chodzi o to, że szanuję chłopaków i dlatego tutaj jestem i wierzę w nich chyba kurde, bardziej niż oni w siebie. Też myślę, że ta gala może też pokazać ludziom, którzy nie oglądają na przykład KSW, FEN-u, nie śledzą UFC, czyli takim ludziom normalnym, którzy nie mają, nie widzieli po prostu czegoś takiego, że rozszerzy krąg widzów, jeśli chodzi o MMA. Z tego co pamiętam na KSW mocno dopiero poszło do przodu, gdy zaczął walczyć Mariusz Pudzianowski. Tak, wiele osób się tym zainteresowało, które wcześniej nie były zainteresowane światem MMA. Myślę, że tutaj może być podobnie. Wy, youtuberzy, ludzie, którzy nie śledzą sportów walki, siłą rzeczy będą musiały zobaczyć to, tak? Gdzieś tam na YouTubie czy innych social mediach. Więc może kilku dodatkowych widzów jeszcze będzie miał świat MMA. Dziękuję. Tutaj jeszcze pytanie do Daniela. W sumie widzowie mogą oglądać Cię na streamach, na których widać, że no nie stronisz od alkoholu, tak? Czy zmieniłeś swój tryb życia podczas tych przygotowań do walki? Tak, zmieniłem tryb oczywiście życia. Sam dla siebie, a nie muszę. Im większa waga, tym też większa szansa, ale no, trochę lepiej się czuję, lepiej śpię, budzę się szybciej, ósma już prawie to jest dla mnie normalne, a miałem sen do 11. Jeżeli chodzi o alkohol na streamach, przez te ostatnie dwa lata, jak tak naprawdę sporo bo streamów długich, miesiącami trwały, tygodniami, kilkudniowe. To jest tak, że ja piję alkohol, ja cały czas robię coś,
wariuję, przyjeżdża policja, to są nerwy, to się od razu ze mnie jakby wychodzi ten alkohol. Ja tam jak dmuchałem policję, było 0,21. To nie było tak, że ja wypiłem pół litra, idę spać, żegam czy coś, bo na takich rzeczy nigdy u mnie nie było. Po prostu ja to piję, ja cały czas z tym żyję, tu muszę mamę uspokajać, to są nerwy, ja muszę krzyczeć, tu to, tu policja przyjedzie, tu ktoś jajkiem rzuci, wybiegam. To jest no, jak w dżungli po prostu, to jest takie życie, które ja tylko mam, tylko ja zrozumiem. Szkoda, że jak butelka nie poleciała, nie wybiegłeś. No szkoda, że ta osoba, która to rzuciła, się nie przyznała do tego. Właśnie, ja już to sobie wyjaśniłem z tą osobą, też to na streamie, jak Michał mnie ostatnio odwiedził z Meduzą. Z chłopakami też potrafiłem sobie wyjść, byli w piątkę, był Meduza, Boxdel, wyszedłem z tym Baobabem, moim kolegą, do nich, porozmawialiśmy sobie za kamerami, było super i no ja jestem sobą i to ludzie lubią. No i przygotowuję się, dam się wszystko, to ja dostanę w ryj, nie ty kolego, nie ta osoba, co pytała, to jest moja szczęka, ja jeszcze chcę pożyć i dziękuję. Ja, za to powiedzieć, kolegami nie jesteśmy, także wiesz. Nie mówię do ciebie, mówię do tego, co zadało pytania do kolegi, to na to chyba mogę sobie pozwolić. A co, już jesteś zazdrosny? Nie! Ty cały czas jakieś tutaj podteksty. No właśnie, no. Coś cały czas jakieś podteksty. Ja widzę, że coś zazdrosny. Na początku dobra. Mówisz, że chrapkę masz, teraz jakieś podteksty, Daniel, uspokój się. Okej. Okay. Ja chciałbym jeszcze dodać ode mnie, że walka pomiędzy Danielem a Adrianem na pewno będzie emocjonująca. No i mam nadzieję, że będzie to jakiś tam determinant dla słynnego chudego byka. O. Bo kurczę, no nie ukrywam, że walkę z Rafoniksem, to jeżeli takowa by mogła się odbyć na gali Fame MMA 2, no to ja jestem po prostu z całego serca orędownikiem takiej walki również. Teraz właśnie tu bym się wtrącił. Po pierwsze, jakby się Rafonik zgodził, po raz 10 pewnie i tak nie, to niech wybierze sobie, co on tam chce walczyć. Jaki styl i tak dalej. A po drugie, tak sobie teraz myślę, to jakbym jakimś cudem Adriana Polaka położył, to już na pewno by nie chciał zawalczyć, a jakbym dostał lanie, to może powie, a mój kolega dał radę, to ja grubego też dam radę powalić. No ale ja zrobię tak, aby obydwóch dostać, aby dać się wszystko i tyle. I Rafonik pewnie, byś to oglądał, weź tam, zrób ze sobą coś i pokaż w końcu. Straciłeś wszystko, ale jeszcze mnie masz, jeszcze mnie możesz dowalić, może to coś się da i dziękuję. Okej, okay, to jeszcze pytanie do Adriana Polaka. Ostatni raz trenowałeś sztuki walki no jakieś 3 lata temu. Czy pozostał ci jeszcze dryk z tamtego okresu? No to prawda, było to jakieś prawie 3 lata temu. Co prawda bardzo... No jak długo trenowałeś też? To jest no był to dosyć duży okres czasu, troszkę MMA, trochę boksu. Bawiłem się sztukami walki, kiedyś też za Mola karate. Dokładnie to wiadomo nie powiem, ile to było, bo były jakieś tam przerwy i minęło też od tamtego czasu trochę. Czy został mi jakiś dryg? Na pewno jakieś drygi, pamięć mięśniowa, prawda, przez wieki, jednak to utrzymuje gdzieś tam głęboko w środku. Co prawda, nie ukrywam, musiałem sobie przypomnieć sporo, bo sporo zapomniałem, ale też sporo pamiętam. Także myślę, że ta walka będzie dosyć widowiskowa i nasi wspólni widzowie będą zadowoleni. Dziękuję. Dobrze, to ja bym jeszcze chciał 5 minut poświęcić na to, żeby widzowie z czatu, taką interakcję sobie zrobimy, mogli zadać pytanie dla każdego zawodnika. Jasne, jasne. Za 5 minut jest opcja? No dobra. Dobra, spoko. Więc możecie zadawać teraz na czacie pytania, my postaramy się odpowiedzieć na jakiekolwiek tutaj najciekawsze. Ja może poczytam, jodem. Nie. Czy będzie ważenie? Otóż będzie ważenie, będzie również na live, prawdopodobnie na kanale YouTube Fame MMA TV. Na który też serdecznie zapraszamy i odbędzie się 29 czerwca już w Koszalinie. Tak jest. Ja już tam jestem, śni mi się. Także ważenie... Cieszy mnie to. I 23 czerwca jeszcze jedna konferencja, na którą was serdecznie zapraszamy też. I oczywiście zapraszamy też was do zakupu biletów na stronie famemma.com. A już od 15 czerwca pay-per-view dostępny na stronie Fame MMA TV. Jak pytania, Mio? Wiesz co, no jest dużo takich pytań dosyć kontrowersyjnych, których nie chciałbym za bardzo czytać, bo
są to pytania, które trochę uderzają w naszych zawodników, więc takiego czegoś tutaj no nie będę. Mogę coś powiedzieć do się ważenia? Jasne. Jeżeli chodzi o ważenie w koszalinie przed całą galą, są ramy wagowe, tak, Wojtek? W umowach każdy ma ramy wagowe, natomiast jeżeli chodzi o moją walkę z Boksdelem, walkę wieczoru, wygląda to w taki sposób, że tutaj jakby ten zakres wagowy nie jest określony, mamy kategorię open ze względu na to, że po prostu w razie czego, gdyby Boksdel nie był w stanie zejść z wagi, przez to, że między nami jest różnica 20-kilowa, zgodziłem się na walkę w kategorii open, w razie czego, gdyby... A ile ważysz guzik teraz? 96. 96. A ile ty ważysz? 113. No to zeszłeś 5 kilo, no, tak? Między mną a... No to było 15 kilo. No między mną a przeciwnikiem tak też dosyć duża różnica wagowa. Aktualnie u mnie to jest jakieś 74-75 kg, nie wiem jak u mojego przeciwnika, jednak mimo wszystko, myślę, no nie wiem, nie, no 190 to może nie, ale jednak mimo wszystko tą wagę staram się utrzymać, nie chcę rosnąć do góry, nie chcę spadać z wagi, dobrze się w niej czuję, wystarczy. Mimo tej przewagi 40 kg czy tam ile, myślę, że będzie i tak okej. Ja przez ostatni miesiąc zbiłem 13,5 kg i myślę, guzik, że do tej walki postaram się jeszcze zbić tak, żeby ta różnica naprawdę nie była duża. Okay. Maksimum 5 kg bym chciał. To jest mój cel. Okay. I myślę, że do tego dojdę. Znaczy wiesz, 113, a teraz ważysz, a chcesz mieć 5 kg różnicy, musiałbyś ważyć 100, no, 101, to jest tych, dużo. Do tych 105 dojść. No to okej, okay, to jeszcze te maksimum, tak, mówię, no. Tak czy inaczej jest waga, w umowie jest podpisana open, ze względu na to, że gdyby coś się wydarzyło, to tak. I tak ta walka się odbędzie. Po prostu zrobiłem to w taki sposób, że bez względu na wszystko chcę, żeby ta walka się odbyła i żeby nie było żadnych problemów na ważeniu. Jasne. Chciałem też powiedzieć jeszcze o wielu ciekawych walkach, jak się odbędą u nas na gali. Będzie to walka Bogasa ze Stolowanym. Są to youtuberzy. Tu Bogas, dobry znajomy Michała. Bardzo pozytywna osoba, bardzo charyzmatyczna. Stolowany tak samo, mają swoją rzeszę fanów. Mamy też walkę Marka Wilczaka z Łukaszem Lupą. No tu chłopaki myślę, że zaprezentują dosyć wysoki poziom, ponieważ trenują dosyć długo. Maro to jest bodybuilder, natomiast Łukasz to jest uczestnik programu Ex na plaży, taki bardzo charakterystyczny. Walka rycerska, tak jak już wspominałem wcześniej. 3 rundy po 1,5 minuty. 1,5 minuty dlatego, żeby chłopaki cały czas byli na pełnym ogniu. Także to jest, no to jest karta Polski, to są jedni z najlepszych naprawdę zawodników, którzy wyjeżdżają na turnieje na całym świecie. Także poziom będzie ich wysoki. Oczywiście Piotr Celej i Krzysztof Olczak, dokładnie, czyli nasi rycerze. Też bardzo dużo pytań było właśnie odnośnie walki rycerskiej, na czym ona polega i tak dalej. Chciałem zostawić to jako taką niespodziankę, ale myślę, że mogę wam powiedzieć tyle, że zasady walk rycerskich będą polegać na tym, że po prostu rycerze będą odziani w zbroję i będą naparzać się na pełnej sile ze swoich broni po prostu w różne miejsca, w różne części ciała. I powiem wam szczerze, że w momencie, gdy widziałem, jak prezentował się Piotr Celej oraz Krzysztof Olczak w studiu, gdzie robiliśmy animację, to naprawdę uderzenie takim tępym narzędziem w głowę, nawet jeżeli macie hełm, powoduje, może naprawdę spowodować niesamowite, kolosalne wręcz obrażenia. Tam bardzo wielu tych rycerzy często właśnie różne urazy głowy i tak dalej ma, ponieważ to... Oni mówili, że siła ciosu jest porównywalna z uderzeniem Mike'a Tysona. I co, to będzie widowiskowe na pewno. Będzie widowiskowe. To będzie widowiskowe, także czekamy na to. Chciałem jeszcze tylko dodać, że szukamy też przeciwnika dla Michała Handke. Tak, naszego strongmana. Naszego strongmana, który zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Polski juniorów. Bo to jest chłop, który ma około 1,90 m, 130 kg. Zajął też się od jakiegoś czasu mieszanymi sztukami walki. Także jeżeli ktoś chciałby zawalczyć... Możecie się odzywać. I czujesz na siłach. Michał ćwiczy, nie wiem, koło między pół roku a rokiem. Także już jakiś poziom ma, więc zapraszamy. Też nie jest taki, nie jest w tej samej formie, jak był strongmanem, w sensie, tak, waży dużo mniej,
No i mamy jeszcze poszukiwania dla... Krystiana Wilczaka. Tak, z Seks na plaży. Tak, dokładnie. Znany głównie z programu Seks na plaży i dużo osób pewnie widziało go z tego shota jednego, nie? Tak, bardzo kontrowersyjna postać, barwna. No i myślę, że nie jeden chciałbym mu przywalić. A Krystian jest takim charakterowym chłopakiem, który też przyjmie wyzwanie na pewno. Przyjmie wyzwanie na pewno, także szukamy dla niego dywala. Dokładnie. No i cóż, jeżeli chodzi o mnie, no to chciałbym was serdecznie zaprosić na kanał Fame MMA. Na kanale Fame MMA jest Fame MMA TV, tak? Tylko że wystarczy wpisać na YouTubie Fame MMA i wyskoczy wam film, taki pierwszy trailer, a jutro możecie się spodziewać trailera zapowiadającego walkę Adriana Polaka i Daniela Magicala, więc zasubskrybujcie również kanał Fame MMA. Zależy nam na tym, ponieważ chcemy ten nasz brand podboostować trochę w sieci, więc subskrybujcie, na pewno się nie zawiedziecie. Wszystko jest na profesjonalnym poziomie, nagrywane przez profesjonalistów. No i myślę, chłopaki, że możemy aktualnie zrobić przerwę. Także widzimy się na Fame MMA. Tak. Teraz będziemy jeszcze transmitować na kanale Fame MMA, więc jeżeli ktoś będzie chciał, może dojdzie do jakichś dymów, może nie, zobaczymy. Ale na kanale Fame MMA będzie prowadzona dalsza transmisja, tak więc piszcie sobie na YouTube Fame MMA, zasubskrybujcie i widzimy się tam za niedługo. Do 10 minut, myślę. Można zakończyć transmisję. Jesteśmy. Witamy was serdecznie po przerwie. Witam również. No i tak, naszym planem na ten 15 minut, na ten finał 15-minutowej konferencji to, że będziecie mogli zadać pytanie na każdego z zawodników. Teraz na czacie, jeżeli jest teraz mniej ludzi niż na głównym kanale, to pewnie będzie to o wiele łatwiej. Bardzo bym prosił również o takie pytania, które nie będą jakieś super mocne, a nie będą celować inwazyjnie w naszych zawodników. No i do każdego po jednym. Możecie przejść. Co mi przerwa? Mamy echo. Już wrzę. Mamy echo, bo... Mikrofony było obok siebie. Okej. Dobrze. A ja w czasie, jak będziemy pytali pytanie, chcielibyśmy, aby zawodnicy powiedzieli do siebie kilka słów jeszcze. Dalej jest przegłos. Mamy przegłos? Tak, ja mam. Czy już lepiej? Może ktoś ma telefon włączony na transmisji? Nie. Tam będzie prawdopodobnie w tym audio. Że dwa audio są łapane, może z kamery jest łapane, z CyberMidi. Echo jakieś jest. Z CyberMidi będzie łapane. Tam gdzie jest mic, sprawdź na dole. Czy jest też jakieś inne źródło i zmutuj. Daj error. Kliknij scenę tam. Jest error? Jest error. Okej, już jest okej. Już jest dobrze. Dobra. Więc może najpierw kilka słów powie do siebie Dawid Amro i... Dawidy. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie lekceważę cię. Może i masz większe doświadczenie w tej klatce, bo już tam trochę po niej biegałeś. Życzę ci powodzenia. Niech ci dopisuje tego 30. Ale ja również jestem pewny swoich umiejętności i pewny swojej wygranej. Głośniej. Dwóch pewnych Dawidów jest pewnych swojej wygranej, więc będzie dobra bitka, tyle powiem. Ja też jestem pewny swojej wygranej. Nie chcę błaznować, nie chcę się popisywać, gdzie co, jak trenuję, po prostu w oktagonie będzie ogień, no i tyle. No kurczę, po co nakręcać jakieś chore akcje, po prostu będzie taka bijatyka, że się będzie krew lała. Bardzo mocno podchodzę z dystansem do tego wszystkiego, co mówisz. Oby tak było, bo ja na pewno chcę pokazać aspekt sportowy, więc myślę, że włodarzy gali nie zawiodę. Wyjdę przygotowany i pokażę, na co mnie stać. No bo każdy wychodzi przygotowany, jak tak nieraz słyszę, że każdy mówi, na 100% wyjdę. No kurwa, wiadomo, że na 100%, że raz to mówiłem. Na 20 się nie wychodzi. Wychodzimy na 100%, będzie ostre napieprzanie. Ty jesteś pewny siebie, ja jestem pewny siebie, ty jesteś charakterny, ja jestem charakterny, więc będzie ostre napierdalanie i tyle. Czyli dać dobrą walkę. Tutaj mam pytanie. Pytanie mam do ciebie, Daniel. Ludzie pytają, czemu jesteś taki obrażony?
Jak twoje samopoczucie przed walką? Ogólnie nie, super walka, super konferencja, mi się super podobało, dorzucam fajne propsy, dziękuję tym, którzy mnie chwalą w tej konferencji, bo miałem wyjść na ofiarę, ja ofiarą nie jestem i nie będę. Po prostu guzik zwalił pewną sprawę i bardzo przykro się zrobiło, po prostu Baobabowi Płaskiego walnął w hotelu i tyle. Kamery sprawdzamy, będę chciał to opublikuję, zobaczymy czy będą i bardzo przykro mi guzik, że takie coś zrobiłeś, bo tak się nie zachowuje. Profesjonalista. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dobra, spoko. Tylko ode mnie tyle. Wojtek, tak, to jest super. Ja jestem mega przygotowany. Po prostu mi to zbiło i nie mogę sobie dopuścić do głowy, że takie coś się dzieje. No bo jak ma być każdy profesjonalny się przełożyć, jak ja na przykład, bo jak staram się profesjonalnie do tego przełożyć, chociaż jestem nazywany alkoholikiem NL-em i jeszcze gorzej przez niektórych, to myślę, że ogólnie tak to jest ze mną. Super, Wojtek, dziękuję, że się martwisz. I tam widzowie, pozdrawiam. Wykop, widzów, cześć. Adrian? Przepraszam, ale nie słuchałem. No i co? Boxen. Będzie robić guzik. Trenujemy w tym samym klubie, więc mimo wszystko jednak mamy innych trenerów. Mój trener... Boxen. Będzie robić... Będzie robić guzik. Trenujemy w tym samym klubie, więc mimo wszystko jednak mamy innych trenerów. Mój trener jest według mnie bardzo, bardzo fajnym kozakiem. Uwielbiam trenować właśnie z... Dziękuję WG zresztą, że pokazałeś mi jeziora, bo zajebiście mi się trenuje. I jestem... Czuję, że 30 czerwca będę maksymalnie przygotowany tak, jakbym sobie tego życzył. No tak, jeżeli chodzi o moją walkę z Boxdelem, no to przede wszystkim przygotowuję się kondycyjnie. Tak? Chciałbym, żeby ta walka potrwała troszkę dłużej, nie skończyła się szybko. Mam nadzieję, że Boxdel jakby zachował zimną krew i go nie poniesie, bo przy jego masie może być problem i rzeczywiście może mu tej siły zabraknąć, tej kondycji. Dlatego no ja generalnie staram się swoim trenerem, pozdrawiam serdecznie, staram się po prostu przygotować się kondycyjnie, no oczywiście technicznie też jak najbardziej, natomiast tutaj głównie kładę nacisk na to, żeby to widowisko trwało. Trzy rundy, przynajmniej kondycyjnie, no chyba że Boxdel odkryje się tak, jak się odkrywał na live, to wtedy szybciutko skończy się ta walka. Tyle ode mnie, dzięki. Ja natomiast uważam, że jednak mnie poniesie i chciałbym tą walkę zakończyć mimo wszystko w pierwszej rundzie, bo chciałbym też wykorzystać swoje atuty takie, że jestem wyższy, cięższy i mimo wszystko wydaje mi się również, że silniejszy. Mam nadzieję, że się nie przeliczysz. To może ja też parę słów zajmę tutaj na koniec. Ja wiem, że tutaj troszkę olaliśmy do oliwy do ognia na poprzednim streamie. Tutaj chciałem go troszkę ugasić, bo wiele osób zarzuca mi tutaj brak szacunku do mojego rywala. Nie, to nie jest tak, że nie mam żadnego szacunku. To nie jest tak, że nie mam do niego żadnego szacunku. Po prostu nie akceptuję jego profilaktyki zachowywania się na tej samej platformie, na której ja też streamuję. Po prostu jestem troszeczkę w innym świecie i dla mnie co innego jest priorytetem. I mówię o tym głośno, nie ukrywam się z tym, jeżeli coś mi nie pasuje, to po prostu mówię o tym głośno, nie mam zamiaru się chować z tym i to nie jest też tak, jak powiedziałem, że lekceważę swojego przeciwnika. Ja po prostu jestem pewny siebie i chcę dać sobie jak najbardziej wszystko. Mam nadzieję, że mój rywal również weźmie te słowa do siebie i zacznie ostro trenować, bo... No tak jak powiedziałem, może jestem, nie mam aktualnych informacji, ale z tego co widziałem, to wódeczka była pita cały czas na streamie. Jeżeli tak nie jest, to bardzo się cieszę, bo chciałbym, żeby ta walka była widowiskowa i żeby mój rywal dał z siebie wszystko, bo ja na pewno nie będę mu dawał żadnej taryfy ulgowej. Mimo tego, że nie ćwiczy. Na początku powiem, winny się tłumaczy, coś powiedziałeś, to już powiedziałeś. A po drugie, im bardziej ktoś we mnie nie wierzy, tak samo ja zostałem nauczony przez Boxdela i innych youtuberów, hejterów, których mam tysiące,
którzy bardzo wierzyli, że już będzie mój koniec, to takie słowa, które ty powiedziałeś, dają mi mega motywację i dążę do tego, aby to, co robię, robić to jak najlepiej dla siebie i pokazać wszystkim. Chociaż wiem, że już dawno wszystkim udowodniłem, że fajną robotę robiłem na tym YouTubie i będę robił, chociaż tobie się nie podoba. A ciebie chyba 2 tygodnie na streamie nie widziałem, bo chciałem zobaczyć, jak tam nagrywasz sobie, fajnie, powodzenia, ale cię nie widziałem. No bo ciężko trenuję, bardzo ciężko trenuję, a co do tłumaczenia się, wszystko... nie jesteśmy na policji, żebym się tłumaczył, ja po prostu sprostowałem swoją wypowiedź, tak? A co do streamów, to prawda, nie streamuję przez 2 tygodnie, z czego jestem bardzo zły, ale tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo się poświęcam tej walce. Jak sam teraz zauważyłeś, nie streamuję, co robiłem zazwyczaj prawie codziennie, streamuję, ponieważ bardzo skupiłem się na treningach i na przygotowaniach do tej walki, żeby być w formie. To tyle, ja powiedziałem, ja lubię udowadniać sobie, po prostu życie jest po to, aby iść do przodu. Ja jestem już dosyć znany i coraz większej sprawie muszę się oddać i zobaczymy, kiedy się skończy, że jednak Daniel Medzika nie da rady. Na razie dawałem radę, ciągle tu udowadniam i to mnie napędza. Lubię wyzwania i wygra ten, któremu bardziej zależy i może nie to, że trenowałeś kilka lat sztuki walki czy siłownie, tylko to, że to, co ja przeżyłem i wierzę w siebie, to może to właśnie mi pomoże. Dzięki. Chcielibyś też oficjalnie powiedzieć, że Meduza dołącza do Loży Szyderców, dał nam znać właśnie, że po zakończeniu tej transmisji, że jednak chciałby wrócić, dlatego przyjmujemy go tutaj z otwartymi rękoma, bo nie ukrywam, że jest to mój przyjaciel i zależy mi na tym, żeby Adrian właśnie był tutaj z nami. Więc oficjalnie można powiedzieć, że Meduza wraca na Loży Szyderców. Myślę, że idealnie się wkomponuje w ten skład. Pozdro Meduska, jak to oglądasz. Meduska i mega, że jesteś z nami. Także to będzie naprawdę niesamowite widowisko. No i wydaje mi się, że możemy już zakończyć. Dokładnie. Tutaj chłopaki też nie mają za dużo czasu, bo nie chcemy im też go zabierać. Konferencja oficjalnie zakończona. Druga konferencja odbędzie się 23 czerwca, a my zapraszamy was na stronę fame.mma.com do zakupu biletów. Dokładnie. Subskrybujcie kanał, followujcie na Instagramie, kupujcie bilety. Pay-per-view wchodzi od 15, tak więc wszystko będzie, teraz tylko będzie promocja, będzie fajny, dużo fajnych filmów. Myślę, że również na moim kanale pojawią się jakieś sparingi. Dogadywałem paru takich dosyć znanych fighterów, z którymi również coś nagram, więc content będzie, myślę, że spoko. No i co by nie mówić, dziękuję za uczestnictwo w konferencji Fame MMA. Mam nadzieję, że wam się podobała. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć.